Z informacji, które zebrałem, wynika, że ostatnimi mieszkańcami tego domu była młoda para z dzieckiem. Podpytując jednego z przechodni, dowiedziałem się, że para uciekła za granicę. Nie zdradził szczegółów, jednak wspomniał o zadłużeniu w banku. Postanowiłem sprawdzić, czy ktoś opiekuje się tym domem. Oczywiście nie zapomniałem też o was. Zabieram wszystkich do domu, w którym wydarzyło się coś, co spowodowało rzekomą ucieczkę z kraju. Witajcie w świecie urbexu, który kryje wiele tajemnic. Kurde, ile butów, ale jakie duże rozmiary. Najeczki, Reeboki, Adidasy. Zastanawia mnie, jaki rozmiar. Jest 46, ale to nie jest o wiele większy. Same rupiecie na razie. Tutaj również nic nie ma ciekawego. Wejdziemy na górę i zobaczymy, co tam jest. Dotarliśmy do jednego z piękniejszych miejsc. O kurde, tego się nie spodziewałem tutaj. Zobaczcie, ile tego wszystkiego zostało. Tutaj mamy, ale to chyba dziecięcy komputerek. Spróbujemy coś zagrać. Nie wszystko działa. Tutaj mamy zdjęcie młodej pary, która niegdyś tutaj mieszkała. Para, która tutaj mieszkała, musiała wyjechać z jakichś konkretnych powodów i zostawiła wszystko, co tutaj widzicie.
tutaj kolejne zdjęcia. Idziemy zobaczyć, co kryją kolejne pomieszczenia. Tutaj też zostało troszkę wyposażenia. Ładna komoda drewniana. I rozkręcony kaloryfer. Czyżby ktoś się już dobierał do tego domu? Najprawdopodobniej tak. Komplet wypoczynkowy. I więcej zdjęć, tym razem chyba z wakacji. Tutaj jest główne wyjście. Jest niestety zamknięte, więc trzeba było wejść od tyłu. Tutaj sypialnia chyba. Ze skrzynką na listy. Całkiem ciekawe malowidło na ścianach, tuż nad kominkiem. Kominek marmurowy. Zauważcie, jakie ogromne drzwi tutaj mają. Tutaj już byliśmy. Nie, tutaj nie. Ale widać, że to pomieszczenie nie zostało dokończone. Najprawdopodobniej z tej strony miała być łazienka. Zobaczcie, część już zamontowano. Najprawdopodobniej były wielkie plany co do tego domu. Coś jednak sprawiło, że właściciele zniknęli. A, tutaj wchodziliśmy. W tym miejscu zaczęliśmy eksplorację i poszliśmy w stronę tych butów porozrzucanych. A teraz wszedłem z drugiej strony. Dobra, idziemy zobaczyć na górę. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawie jak na tym piętrze. Ale ogromny dom. I jeszcze jedno piętro. Bardzo dobrze. Porozrzucane wszystkie graty. Prywatna korespondencja, kasety. Tam mamy na dole jeszcze garaż, który odwiedzimy, jak będziemy wracać. Sypialnia. Sypialnia zdemolowana. Tutaj kolejna sypialnia.
metalowe łóżko. O kurde, zobaczcie. Tutaj też popada wszystko w ruinę. Tam widzimy już domy sąsiadów. Musimy tak dyskretnie się poruszać przy oknach. Zobaczcie, jak to wygląda. I mamy tutaj chyba już ostatni pokój, a w nim porozrzucane ciuchy. W szafie nadal znajdują się ubrania. To coś w rodzaju poddasza. Ale strasznie śmierdzi grzybem. Nie będę tam wchodził. Tu już byliśmy. Idziemy na samą górę. Muszę wyłączyć latarkę. Zobaczcie. Tutaj mamy szybę. Było widać, co się dzieje na dole. Bardzo ciekawe. Ale ja nie będę na nią stąpał. Drabina metalowa. Podkład pod panele. Sporo tego. Otulina na rurki. Najprawdopodobniej, żeby ciepło nie uciekało. Zobaczcie, ktoś wszystko sobie zakupił, ale nie doszło do remontu. O kurde. Ale fajny dźwig. Zobaczcie. Dobra, schodzimy na dół i idziemy zobaczyć, co znajduje się w garażu. Wszędzie byliśmy. Idziemy zobaczyć, co znajduje się w garażu. Ostatni raz zerkniemy na te pomieszczenie i wszystko, co w nim pozostało. Jaka to firma? Najwyższa pora na garaż. Zaraz tam zejdziemy i zobaczymy, co kryje nasza ostatnia miejscówka.
metalowe schody. Teraz tak, możemy iść tutaj lub do garażu. Dobra, jesteśmy tutaj bliżej. Przejdziemy od razu w tą wnękę. To też wygląda jak garaż. O kurde, ile kół. Koła, opony. Dobra. Tutaj nic nie znajdziemy fajnego. Idziemy od razu do ostatniego już pomieszczenia. Na wprost. Zamknięte. Ale to nic. Może tutaj będzie otwarte. O kurde. Tędy można przejść. Albo i nie. Raczej tak, dobra. Przeszliśmy praktycznie cały garaż. Tutaj jeszcze coś jest, ale nie wiem, czy można tutaj się dostać. O kurde, całkiem fajny wózek. Brakuje kilku schodków. Wszystko spróchniałe. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie kiedyś w takiej sytuacji, to nogi stawiać na krawędziach. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się załamie. O kurde, kolejny garaż. Wszędzie pełno mebli. Figurka. Obrazek. Jest tam jeszcze jeden garaż, ale nie ma do niego wejścia. Dobra, tutaj nie będziemy szli. Schodzimy na dół.
Jesteśmy w środku. Ale jak widać, nic tutaj nie znajdziemy fajnego. Ktoś tam trąbi. Mam nadzieję, że to nie na moje auto. O, wszystko się rusza. Nie, tam nie idziemy. Moi drodzy, w tym miejscu kończę eksplorację i idę szybko do auta, bo słyszę, że ktoś tam trąbi, a stanąłem w takim miejscu niewygodnym. Dobra, ja żegnam się z wami. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to widzimy się na następnej wyprawie. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.